Chcę się z tobą dzisiaj podzielić kilkoma refleksjami o męskości, a właściwie o budowaniu świadomej relacji ze swoim archetypem ojca, z archetypem ojca, który nosisz w sobie, czyli z ojcem, którego nosisz w sobie. Ojciec odpowiada, relacja z ojcem w bardzo dużej mierze odpowiada za to, jakim jesteś facetem. Ona buduje sposób relacji z całym światem. Ojciec przekazał ci pewną wizję i teraz ty chcąc, nie chcąc, tą wizję przekierowujesz dalej. Jak to uchwycić? Jeżeli masz stałą relację z ojcem, to po prostu z nim porozmawiaj, to po prostu z nim bądź. Obserwuj, w jaki sposób z nim jesteś. Jeżeli nie masz ojca, jeżeli twój ojciec nie żyje, to porozmawiaj z matką. To dowiedz się, jakim on był człowiekiem. Dotrzyj do pamiątek po nim. I przede wszystkim skonfrontuj się z wewnętrznym obrazem ojca, który nosisz w sobie. Zaakceptuj go. Jeżeli nie masz relacji z ojcem, bo wasze drogi się rozeszły, z różnych powodów, twoi rodzice się rozwiedli, coś nie było po drodze, to też musisz się z tym obrazem ojca skonfrontować. W sobie dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Zaakceptować, spróbować zrozumieć, jakim on był człowiekiem. Postawić się w jego skórze. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ty nosisz w sobie całe jego dziedzictwo. Ty masz szansę czasami na uzdrowienie tego dziedzictwa. I jest taki moment w życiu, który bardzo mocno pozwala ci do tego dotrzeć. Moment, w którym rodzą się twoje dzieci. Kiedy rodzi się syn, to całe twoje dziedzictwo, które nosisz, wszystkie mechanizmy postrzegania rzeczywistości dążą do duplikacji. One muszą przejść niejako na twojego syna. Ty musisz je powielić. Robisz to albo świadomie, albo nieświadomie. I po prostu reagujesz na swoje dziecko, na swojego syna. Próbujesz przekazać mu wartości, które sam odziedziczyłeś. Czasami są to rzeczy, którym zaprzeczasz, bo zaprzeczasz ojcu. Moment uchwycenia tej chwili, kiedy jesteś w emocjonalnej relacji ze swoim synem, bardzo dużo powie ci o tym, jakim ty jesteś mężczyzną i jakim mężczyzną będzie twój syn. Chwytaj takie momenty. Obserwuj, jak reagujesz na swojego syna. Kiedy na niego krzyczysz, kiedy pokazujesz mu świat, kiedy się z nim bawisz. Obserwuj, w jaki sposób i jakich modeli wykorzystujesz do tego, żeby się z nim komunikować. Czy wspierasz go, czy też krytykujesz. Jeżeli zauważysz te wszystkie mechanizmy, bardzo mocno przybliżysz się do obrazu ojca, który nosisz w sobie. Do obrazu, który przekażesz swojemu synowi. I pamiętaj, że ten obraz buduje twoją męskość, a twoja męskość buduje relacje ze samym sobą, z kobietami wokół ciebie i z całym światem. Bardzo mocno i gorąco zapraszam cię na projekty, które realizuję, na projekty dla mężczyzn. Są to wyprawy górskie, wyprawy kajakowe. Są to wreszcie projekty odosobnienia. Wszystkie informacje dotyczące projektów, które realizuję, znajdziesz w opisie do tego filmu. Wyrusz w podróż i odkryj swoje dziedzictwo. Cześć.